Cześć. Jesteśmy w gdańskiej Ergo Arenie, gdzie za niespełna godzinę rozpocznie się wielki, uwielbieniowy koncert On Mocą. A w przerwie pomiędzy próbami a wielkim finałowym koncertem zgodzili się z nami porozmawiać muzycy zespołu TGD. Zespołu, który jest znany i rozpoznawalny od wielu lat na muzycznej chrześcijańskiej scenie. Jest ze mną Marta Ławska-Zawadzka. Dzień dobry. Wokalistka zespołu, która dzisiaj w podwójnej roli. Tak, oczywiście wystąpię z TGD, ale też pomogę i wystąpię w szeregach mocnych w duchu. Jest również Magda Kuchciak, która jest wokalistką, ale możemy powiedzieć, że w TGD występuje rodzinnie. Tak, razem z mężem, pianistą Konradem. I Piotr Nazaruk. Dzień dobry. Dyrygent, kompozytor, multi-instrumentalista. Od 1993 roku. O, to lepiej. Zgadza się. Jest liderem pop-gospelowej grupy TGD. TGD, czyli trzecia godzina dnia. Czy możecie podzielić się z naszymi widzami jakimiś historiami właśnie, waszymi doświadczeniami z uwielbienia? Może jakieś anegdoty? Coś wyjątkowego? Piotruś? Dziewczyny. Anegdoty? Wiemy, że jest ich wiele. Jest mnóstwo, oczywiście. Jest bardzo wiele, ciężko wybrać. To są różnej maści rzeczy. Jedna, na przykład o wspomniany przełom tysiącleci, bardzo, bardzo ważny koncert dla nas, to było nagranie telewizyjne na Święta Wielkiej Nocy. I w telewizji publicznej ukazał się koncert reżyserowany przez Elżbietę Skrętkowską. Pierwsze takie wydarzenie, które to było, tak, wiele wątków tam się wydarzyło. Jedna rzecz taka najwspanialsza, że Pan Jezus zmartwychwstały, był uwielbiony, miliony ludzi to oglądały. Ta radość, którą mieliśmy w sobie, to okazało się zaraźliwe i też, nie wiem, jak to było możliwe wcześniej, jakoś tak smutno przeżywać te święta, ale myślę, że my trochę radości wnieśliśmy i takie trochę inne podejście też do prezentowania tych świąt w telewizji, że telewizja też trochę pod tym względem zmieniła oblicze. Nagle z powodu tego koncertu TGD z takiego niszowego zespołu stało się zespołem rozpoznawalnym. Nagle z 5 koncertów rocznie zaczęliśmy grać 50. I zespół się powiększył, to był taki poważny przełom, też anegdota taka, że wtedy moja żona pojawiła się na tym koncercie po raz pierwszy w tak zwanej publiczności, oglądała mnie z bliska, westchnęła do najwyższego, żeby móc się ze mną zakolegować i proszę bardzo. Bóg podziałał. Tak, także kilka niesamowitych rzeczy wtedy się wydarzyło, to taki koncert na przykład. Mieliśmy też, no myślę sobie o takich dużych rzeczach, nie? Pierwszy raz pamiętam, jak zrobiliśmy koncert kolędowy, nasze pierwsze kolędy świata i też ciekawostka to była. Pamiętam rozmowę też ze znawcami z telewizji, którzy mnie próbowali uświadomić, że Polacy nie lubią zagranicznych tych kolęd. Lubią tylko polskie i tylko w tradycyjnych wykonaniach. To była jakaś rozmowa o jakimś projekcie, że to w ogóle nie ma, to się nie uda. Natomiast tamten koncert się nie udał, a my wystartowaliśmy z projektem Kolędy Świata i okazało się, że Polacy są bardzo otwarci, że słuchają tych różnych rzeczy, co się okazało, że słuchają je nie tylko w grudniu i styczniu, ale niektórzy okrągły rok słuchali tych utworów, a to, co dla mnie było i dla nas najważniejsze, żeby, jak to spoetyzuję, to odlililaić trochę te kolędy, od takiego ckliwego jakiegoś śpiewania o malutkim Jezusku, opowiedzieć tą najważniejszą historię świata i uwielbić tego, który teraz jest uwielbiony, żeby to zmienić trochę retorykę i okazało się, że ludzie są otwarci też na treści i ku naszemu zdumieniu, nie wiem jak wy, ja byłem zdumiony tym, jak na przykład cover, do którego miałem przyjemność napisać polski tekst, Mary, did you know, Mario, czy już wiesz, jakim stał się przebojem, jak to weszło w polską kulturę. Kiedyś właśnie na przekór tym panom, co mi tłumaczyli, że nikt tego nie będzie słuchał. Teraz nie ma telewizyjnego koncertu kolędowego, gdzie by nie było Mario, czy już wiesz. I to w różnych aranżacjach, w różnych wykonaniach. I też tam jest piękna melodia oczywiście, ale ta myśl, która w tym jest, nie? Że ten mały chłopczyk, który okazuje się być Mesjaszem, kim on jest i to jak się podąża myślą. No, dla wielu osób to było
jakieś odkrycie, a też dla nas i Kuby Badacha, który to śpiewał, to był najczęściej odsłuchiwany utwór na YouTubie. Także też taka ciekawostka. Dziewczyny, opowiadajcie swoje, ja mam mnóstwo jeszcze. Koncert pod czeską granicą, może będziecie lepiej pamiętali, jak tak miał być plener i zaczął padać deszcz. Tak padał deszcz, że zapadało całą scenę, zapadało wszystkie instrumenty. To zresztą w Gdańsku też miało miejsce, co Konrad tak przełożył, przechylił pianino i wylał się wodospad wody. Chyba, nie wiem, kilka dni nie włączał instrumentu, żeby tam nic się nie zwarło. Ale był właśnie pod czeską granicą, zalało scenę, zalało wszystko i było bardzo mało czasu, nie było planu awaryjnego. I my poszliśmy do kościółka obok i bez nagłośnienia, albo dosłownie z dwoma takimi paczuszkami, maleńkimi głośniczkami, tylko do werbelka, Seba wtedy wziął werbelek, graliśmy i to nie miało szansy się udać. Gdzie w ogóle z takiego koncertu, nagłośnienie, dużo ludzi, plener, ładna pogoda, nagle wszyscy w kościółku, bez mikrofonów, ten Seba z tym werbelkiem tylko i było takie uwielbienie, było taka obecność Boża w tej ciszy, w tym spokoju. Kola wtedy z nami też był, rapował i głosił. Ktoś doświadczył uzdrowienia z jakiejś śmiertelnej choroby. Były uzdrowienia i my wtedy tak, niemożliwe, po prostu tam, gdzie nasze słabości, tam Boża moc się objawia. A po drugiej stronie granicy, przypominam się koncert, dwa razy mieliśmy w Czechach takie koncerty w namiocie, gdzie system elektryczny nie wytrzymywał naszego grania i po prostu padało wszystko, robiło się ciemno. Dwa razy takie coś mieliśmy i ludzie wyciągali jakieś tam komóreczki, świecili. Nie było nagłośnienia, więc stawaliśmy na brzegu sceny. Pamiętam jeden, Mateo jak na gitarce pogrywał razem z nami, śpiewaliśmy te piosenki. Też takie ratowaliśmy się w tym momencie, ale też myślę, że to był i test dla nas, ale ludzie też mogli się o tym przekonać. Że my jesteśmy skupieni na tym, co jest istotą. Nie na odegraniu tych utworów w pełnych aranżacjach, tylko na modlitwie, na przekazaniu tego, co mamy i że czasami, no jak się nie da z nagłośnieniem, no to po prostu to zrobimy to bez. Wspomnieliście tutaj o tym, że miał miejsce uzdrowienie, że dzieją się wielkie rzeczy. Domyślam się, że jednym chyba z największych motorów takiej pracy, jaką wykonujecie, bo trochę spłaszczyłam to do pojęcia pracy, no ale w jakiś sposób można to tak nazwać, jest chyba to, jak działacie na ludzi. Macie takie informacje od waszej publiczności, jak działacie? Ja myślę, że przede wszystkim chyba u mnie i w moim wyborze takiej życiowej, muzycznej drogi, oczywiście łączy się to z TGD, jest to istotne o tyle, że ja miałam wybór na przykład między komercją a śpiewaniem chrześcijańskiej muzyki. I jestem przeszczęśliwa, że wybrałam tą drogę, bo takim moim motorem i taką motywacją też było to, że jeżeli stoimy na scenie i mamy możliwość mówienia do naszych ludzi, znaczy do ludzi, którzy nas słuchają, no to trzeba mówić o ważnych rzeczach, a dla mnie ważnym kimś jest po prostu Jezus Chrystus, nie? I to jest takie niezwykłe, że no my po prostu wychodzimy im głosić z otwartymi sercami, a Pan Bóg robi swoje, nie? I ja jestem wdzięczna, że możemy razem tą Bożą atmosferę sprowadzać i w ogóle tak naprawdę zaczynałam od takiej fascynacji zespołem TGD, jak jeszcze byłam naprawdę bardzo, bardzo mała, byłam dzieckiem. Oni już funkcjonowali, urodziłam się w 1993 roku i to było też moje marzenie, żeby występować w zespole TGD, w ogóle już od dziecka, bo znałam właśnie z różnych takich chrześcijańskich utworów już kilka ich tam występów, nie? Właśnie i mam wrażenie, w sensie jak tutaj już mam tą przyjemność bycia, na początku to były bardziej takie koncerty, że się samą muzyką cieszyłam i tymi utworami, w ogóle to był wielki przywilej, nadal jest oczywiście, ale wtedy to było takie bardzo wow dla mnie. A z czasem właśnie mam wrażenie, że przez te 11 lat, dzisiaj kiedy mam te 31 lat, to po prostu też dla mnie bardzo ważne jest to, żeby to miało echo takie w duchowym świecie, nie? I zawsze jak wychodzimy, możemy to powiedzieć, że ze szczerością, że się modlimy przed każdym wyjściem, o to, żeby Pan Bóg po prostu był przed nami, żeby był pierwszy, to jest bardzo ważne. No i po prostu, żeby robił to, co On naprawdę chce przez nas, przez tą muzykę. Dla mnie to jest bardzo ważne, nie? I widzę, że w TGD po prostu to funkcjonuje i się jeszcze rozwija i wierzę, że się będzie rozwijał, że amen. To są takie momenty nie do przecenienia. Właśnie jak się spotyka ludzi,
dla których to, co robimy, jakieś słowo, jakaś piosenka, jakiś koncert, że to był coś bardzo ważnego, czasami zwrotny jakiś moment w życiu, nawet takie bywały momenty. I ja nawet w ostatnim czasie też słyszałem wiele takich, ktoś mnie spotyka, cześć Piotr, my się nie znamy, ale tam byliśmy na takim koncercie, coś tam się wydarzyło, albo taka piosenka coś zrobiła, róbcie to dalej, też takie zachęty, Dokładnie. Prośby. Jedno, na przykład mogę powiedzieć, mieliśmy warsztaty w Opolu, zresztą zapraszamy, bo będą w tym roku też warsztaty w Opolu, w Filharmonii, chór 200-osobowy i ktoś wspomniał, że jakaś piosenka jest dla niego właśnie szczególna, bo w takim a takim momencie życia jakąś rolę odegrała. I zapytaliśmy, czy ktoś jeszcze chce powiedzieć. I nagle, słuchajcie, kolejka się ustawiła i ludzie zaczęli to opowiadać, ale najpiękniejsza opowieść była, jak już zrobiliśmy przerwę i przyszła jedna dziewczyna, chyba nie chciała, żeby to wszyscy słyszeli. Zostanie anonimową, więc pozwolę sobie opowiedzieć jej historię, że ona też śpiewała w jakimś tam innym chórze, znała TGD, jak wydaliśmy płytę Wracam do domu, posłuchała utworu Moja wolność. Niestety, ona nie była wtedy wolna. Miała nałóg narkotykowy i słuchając tej piosenki, po prostu przeżywała to, przyjmowała te słowa, wiara w niej została, zaczęła się modlić i słuchajcie, została wyzwolona z tego, Alleluja. Bez terapii, bez lekarstw po prostu, że ta piosenka w niej wiarę wzbudziła i jej wołanie do Jezusa o wolność i jej wolność przyniosło, to mnie to wzrusza. I ileś takich historii i... Mnóstwo. O nadziei było dużo, nie? Piosenka ja ostatnio nadziei. Się spotkałam z tym, że właśnie jak występowaliśmy z TGD w jednym z projektów telewizyjnych, to akurat mi się zdarzyło, dlatego bo zostałam zaczepiona, więc wiem o tym, że modliłam się w trakcie jednego utworu i powiem szczerze, że wtedy wydawało mi się, że troszkę słabo mi poszło, w sensie jakoś nie do końca. I naprawdę dzielę się tym, dlatego że to było niezwykłe, że ostatnio spotkałam osobę, która powiedziała do mnie te słowa i mówi, że one były dla niej po prostu kluczowe w jej życiu, że po prostu zmieniły cały kierunek i że to było no, dla niej coś takiego prosto od Boga. Nie? I właśnie niezwykłe jest to, że zawsze, pomimo naszego stanu czasami zmęczenia, czy jakiegoś takiego myślenia, że poszło mi lepiej, gorzej, naprawdę Pan Bóg z tego wyciąga swoją chwałę. Nie? I ludzie odzywają się i mówią swoje świadectwa i to jest po prostu niezwykłe. Także to tak jest. Niesamowite. Dotarła do nas informacja, że zgodziliście się na wywiad. Oczywiście pochwaliliśmy się tym całemu światu, w naszych social mediach. Zebraliśmy też pytania od waszych fanów i chciałam dwa wam zadać. Pierwsze, bo to można powiedzieć, że to były takie grupy pytań. I pierwszą grupą pytań to były pytania od małych zespołów, bardzo często takich, które powstają przy parafiach, o jakieś złote rady. O co byście im poradzili właśnie na samym początku takiej drogi z misją? Ja mam pomysł jeden. Poleciłbym na przykład CSM albo jakąś taką inną szkołę, gdzie można pouczyć się grania, śpiewania, komponowania, grania w zespole, uczestniczyć we wspólnej modlitwy, bo to jest taka uwielbieniowa szkoła, czy coś tego rodzaju. Zresztą paru naszych muzyków, Sebastian, Esterka, kto jeszcze? Gabrysia. Kiedyś Jonasz. Oni też w CSM-ie uczestniczą, są częścią kadry, więc to jest super. Ja na przykład teraz patrzę na mojego syna, który zaczyna tworzyć różne rzeczy, wspaniale zresztą. On korzysta z YouTube'a na przykład i tam się dokształca. Ja takich możliwości nie miałem, ani takiej szkoły na przykład jak CSM nie było wcześniej w Polsce. Nie? I w Warszawie też jest jakaś szkoła uwielbieniowa, jest szkoła w Kaliszu, więc dobrze jest chyba skorzystać z porad i jakichś lekcji tych, którzy to już umieją. Naprawdę nie trzeba wyważać otwartych drzwi. Trochę szkoda czasu i myślę, że to jest super. Ja jeszcze może dodam od siebie, że to, co ja widzę, to też bardzo dobrze jest
po prostu zbudować swój fundament na Jezusie i zadbać też o swoją własną taką prywatną relację. Potem to owocuje w zespole, na przykład takiej duchowej strony, ale też tak od muzycznej, jako trener wokalny, to też mogę powiedzieć właśnie, żeby się nie zniechęcać i też po prostu dużo ćwiczyć, dużo poświęcać czasu na to, żeby praktykować. Sama widzę po sobie, że nie skończyłam się rozwijać też muzycznie i też nawet ostatnio więcej gram na pianinie i naprawdę zaczęłam robić to późno, ale idzie mi coraz lepiej, więc myślę, że zawsze, no nigdy nie jest za późno, nie? I warto naprawdę z uporem, jeżeli faktycznie to jest nasze powołanie i tak rozeznajemy, będąc w tym kontakcie z Jezusem, po prostu też nie ulegać jakimś przeciwnościom i w sensie jakiemuś zasmuceniu, czasem jak coś nie wychodzi, nie? Więc wytrwałość to jest takie dla mnie też ważne, nie? A propos tych marzeń, to jest druga grupa pytań. Marto, powiedziałaś, że marzyłaś kiedyś, żeby śpiewać w TGD. Oczywiście. I jest naprawdę bardzo wiele osób, które marzy właśnie o tym, żeby śpiewać w TGD. I drugie pytanie dotyczy tego, co trzeba zrobić, żeby śpiewać w TGD? Ulala! Myślę, że to jest pytanie do Piotra, czy będą przesłuchania, ponieważ ja z mojej historii mogę powiedzieć, że nawet próbowałam jakoś Piotra przekonać, zanim przyszłam na przesłuchania. To znaczy, żeby to było jasne, kiedy TGD miało premierę albo jeden z takich premierowych koncertów płyty chyba Uratowani, dobrze mówię? Ja tego nie pamiętam. A ja pamiętam. To właśnie, to się działo, kiedy były warsztaty gospel w Poznaniu, organizował je tamtejszy zespół gospel, nie pamiętam teraz. Gospel Joy. Dziękuję, Gospel Joy. I był koncert TGD, jako taka wisienka na torcie. No i moje znajome mnie motywowały, żebym podbiegła do Piotra i zaczęła rapować, nie wiem, cokolwiek, żeby mnie przyjął, nie? Żeby po prostu zaskoczenia. Te znajome. Po prostu pozdrawiam Magda i Magda. Magda, to też Magdy. Dwie Magdy. I ja mówię, że no nie, no tak głupio, ale naprawdę. Ja podeszłam, bo wiedziałam, że przepraszam tak bardzo. Czy są jakieś przesłuchania? Nie zarapowałam, zawstydziłam się, więc nie dałam rady. Ale naprawdę tuż po tym, bardzo niedługo, właśnie były przesłuchania, nie? I po prostu się zgłosiłam, chociaż w tamtym czasie po prostu w moim życiu było trochę więcej muzyki komercyjnej, to stwierdziłam, że chcę spróbować, bo to było zawsze moje marzenie, nie? No i jak się udało po prostu tam być, no to wytrwale przez wszystkie przesłuchania przeszłam, oczywiście z wieloma osobami, tam stając w kolejce, czekając na swoją kolej, no i potem już takim jeszcze bardziej moje serce zawrzało, żebym była w tym zespole, no i czekałam na informacje. Na szczęście ją otrzymałam, jak widać. Bardzo, bardzo Wam dziękuję za wywiad. Chciałam zapytać, gdzie możemy śledzić Wasze działania, Wasze koncerty, gdzie jesteście, gdzie jest najbardziej aktualna informacja na Wasz temat? Na Facebooku. Facebook i Instagram. Ja myślę, że na Instagramie też jest tak dużo dosyć aktywności, także polecamy bardzo serdecznie. I zapraszamy na warsztaty w Opolu. Błogosław, duszo moja Pana, wszystko co we mnie, Jego najświętsze imię. Zespół TGD pozdrawia widzów telewizji TVN. Pozdrawiamy.